ostatnie sekundy przed tą godziną 21. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh fuck! Przeszedł Komorowskiego. Wynik się oczywiście może jeszcze zmienić. Czekamy na dalsze informacje. To są wyniki z Polsatu, a tutaj widzimy wyniki z... Co to jest? Za stacja TVN, tak? 4-4, Kukiz 20. Ja rozmawiam! Rozgromiona Magdalena Ogórek. Wynik Korwina 4-4, czyli łapie się na 3% punkt. Będzie dotacja dla partii Korwin. Bardzo dobrze. Sprawiedliwość, wolność, własność. 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 Tu widzimy, to są jeszcze wyniki, które są na podstawie sondaży, które mogą być sfałszowane. Natomiast ciekawa rzecz, że z tych sondaży wynika, że Korwin musi dogadywać się z Wilkiem, musi dogadywać się z Ruchem Narodowym, Tanajno, być może z Kukizem. Także ciekawa rzecz, ciekawe to wszystko wygląda, entuzjazm i nadzieja tych ludzi tu zebranych. Co by nie powiedzieć, ten wynik, który oczywiście trzeba pomnożyć przez fenomen Kukiza, jest wielkim osiągnięciem, bo nie daliśmy się zmiażdżyć. Bez tego fenomenu Kukiza miałem dwa razy mniej głosów w poprzednich wyborach. Teraz mam dwa razy więcej, a byłoby tego jeszcze dwa razy więcej, co najmniej, a byłoby trzy razy więcej. Także to świadczy o tym sile ruchu protestu. I w tej chwili będziemy się musieli, Kukizem jak sądzę, zastanowić, co robić dalej, jak ten ruch protestu sygnalizować. Bo na jesieni nastroje społeczne będą znacznie gorsze niż obecnie i ludzie będą chcieli zmiany reżimu. I mój apel jest do młodych ludzi. Mówicie, że chcecie wyjechać z kraju, jeżeli Korwin nie wygra, albo jeżeli Kukiz nie wygra, no żaden z nas tego nie wygrał. Dalej rządzić będzie skorumpowana klika, która rządziła Polską 20 lat. Jednakże, proszę Państwa, proszę pamiętać, na jesieni będą wybory parlamentarne. Dla nas te wybory to jest wstęp do wyborów parlamentarnych. Z taką siłą możemy być nie tylko językiem uwagi sami, ale z panem Kukizem możemy być językiem uwagi, to dużym językiem uwagi. I całkiem możliwe, że jak dalej pójdzie i erozja poparcia dla głównej partii będzie narastała, będziemy w stanie przejąć władzę w Polsce. Będzie to trudne, ambitne zadanie, ale pamiętajmy, Polska czeka na zmianę. I tę zmianę musimy zapewnić my. Zmiana nie może polegać na zmianie ludzi. Zmiana nie może polegać na zmianie haseł. Zmiana musi polegać na zmianie ustaw. Na zmianie ducha, który te ustawy ożywia. Tego ducha zapewniamy my. Yeah.